poprzez psychoterapię możemy zmieniać biologię, na przykład biologię naszego mózgu. I bywa, że wywalają tak zwane szamba i to nie musi być o depresji, ale może to być o nieprzepracowanych traumach. Ja dzisiaj jestem skłonna postawić taką tezę, że każdy przedsiębiorca, ale lider, skuteczny lider, powinien raz w życiu pójść na terapię. Czas, kiedy człowiek buduje właśnie wgląd, refleksyjność, a psychoterapeuta towarzyszy. Jeżeli możemy powiedzieć, że mamy dobrostan w życiu, rozumiany jako jest mi fajnie, wystarczająco, to okej. Jeżeli natomiast coś się nie składa, coś nie idzie, to gabinety psychoterapeutów. Psychoterapia ma udojrzalać i to, co będzie wzrostem dojrzałości udanego człowieka, będzie też indywidualne. Gościem dzisiejszego odcinka jest Agnieszka Flisikowska, kobieta, której misją jest towarzyszenie innym w ich drodze do większej dojrzałości. Przez 20 lat zajmowała kierownicze stanowiska w obszarach HR-u i sprzedaży, żeby w końcu zdecydować, że to praca jeden na jeden z drugim człowiekiem w gabinecie terapeutycznym daje jej najwięcej satysfakcji. Psychoterapeutka ze specjalizacją z psychotraumatologii, prywatnie miłośniczka kresów i sielskości. Zapraszam Was gorąco na odcinek. Psychoterapia nie jest pierwszym tematem, który łączy się ze słowem biznes. Mimo tego, że mówi się, że jest 1,5 miliona depresji w Polsce, nie wiem ile po COVID-zie, bo tak naprawdę chyba ciężko jakieś takie aktualne dane pełne, ale wiem, że w międzynarodowych korporacjach psychoterapię funduje się w ramach bonusu menadżerom, ze względu na to, że już te wielkie korporacje są świadome, jak stres, jak te oczekiwania, pęd dzisiejszego świata wpływa na psychikę ludzką. I tutaj się jeszcze może trochę odniosę do tematu mężczyzn. Znalazłam kiedyś taki tekst, że mężczyźni wstydzą się korzystać z pomocy psychiatrów i psychoterapeutów. Twierdzą, że nic im nie jest, ale albo codziennie piją, zastrzegając, że nie są alkoholikami, albo biegają po kilka maratonów w roku. Są uzależnieni od skrajności. Ale lepiej powiedzieć, że się biega maratony, niż przyznać się, że się chodzi do terapeuty. Dlaczego tak wiele depresji? To jest pytanie bardzo, bardzo pojemne. Ja tak się troszkę znowu zawiesiłam, bo się zastanowiłam, można by powiedzieć tak, że tych odpowiedzi może być bardzo dużo, bo można byłoby to rozpatrywać z pozycji wielkiego systemu, jakim jest nasz kraj i pooglądać strukturę, w jakiej jesteśmy, co od początku w nas budują rodzice. Myślę sobie o jakichś prawidłowościach wynikających na przykład z wychowania w Polsce. Mhm. Jeszcze znowu, jakby to podzielić, to wychowania konkretnych grup. Pokolenie twoje, które jesteś pokoleniem bardziej mojej córki niż moim, inaczej było wychowywane niż moje pokolenie, niż pokolenie rodziców, inne wartości, inne systemy, inne mechanizmy, no bo na przykład depresja nastolatków teraz wynika z czegoś innego niż depresja osób w moim wieku. Czy ogólnie, w ogóle czy tu można temat ogólnie przyjąć. Ja bym powiedziała, że to, o czym rozmawiałyśmy w innym odcinku, jeśli mówimy o budowaniu refleksyjności, wglądu i budowania nie pewności siebie, tylko adekwatnego poczucia własnej wartości, tym samym mamy szansę wpłynąć na to, że będzie mniej depresji i nie tylko depresji, bo tu wrzucamy bardzo dużo rzeczy, a czasami nie wyrzucamy depresji tam, gdzie ona jest, ale można powiedzieć, że będzie mniej różnych wewnętrznych dewastacji. I teraz, rzeczywistość jest jaka jest. Była pandemiczna niedawno, która bardzo wpłynęła na wzrost agresji, przemocy, depresji, anoreksji, bulimii, prób samobójczych i tak dalej. To można by powiedzieć, statystyki mówią generalnie o podwojeniu, ale nie są raczej dane niedoszacowane. Czemu tak się dzieje? Ponieważ my wewnętrzni nie jesteśmy jakby zaopiekowani tak i tak udojrzaleni,
nawet jeżeli mówimy o dojrzałości nastolatka, to trzeba pamiętać, że mówimy o dojrzałości adekwatnej do wieku. O dojrzałości pięciolatka adekwatnej do wieku. Czyli mówimy o dojrzałości pięciolatka, a nie wtedy siedmiolatka, ani nie dwulatka. Tylko czegoś, co jest adekwatne do wieku. I różne historie zewnętrzne nie będą nas tak dewastowały. Pandemia, teraz temat wojny, czy temat utraty biznesu, niezdanie egzaminu w szkole i tak dalej. I to, o co warto było wtedy zadbać, to o naszą konstrukcję wewnętrzną. Teraz wspomniałaś o psychoterapii zanim dalej o psychoterapii, tu wspomniałaś o menedżerach, to ja bym powiedziała tak, być może to jest też tak, że samo słowo psychoterapia, czy obszar psychoterapia trzeba byłoby odczarować. Psychoterapia, szczególnie w nurcie, w którym ja pracuję, ale psychoterapię ja rozumiem jako jakby czas, kiedy człowiek buduje właśnie wgląd, refleksyjność, a psychoterapeuta towarzyszy temu człowiekowi. Bo dla wielu jest to tak, nie radzę sobie, idę do psychoterapeuty i on ma w jakiś, nie wiem, jaki cudowny sposób znaleźć rozwiązanie, ale skąd Wróżka. Ja bym miała znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie na temat twojego życia czy czyjegoś? Mogę potowarzyszyć w oglądaniu mechanizmów i tym jest psychoterapia. Mhm. Teraz oczywiście wydaje się prostsze strzelić sobie kielicha albo nawet 7 każdego wieczora lepszego lub gorszego trunku lub temat nie tylko dla pasji maratonu, zresztą często pod tym się ukrywa to, że to pasja, no ale może to być taka dewastacja, że to już jest dawno o uzależnieniu, jak rozumiem, mówi, że wcale nie o tym, że to jest tylko pasja i dla zdrowia, ponieważ psychoterapia jednak zakłada to, że będziemy jakiś wgląd budować i w tym wglądzie mogę zobaczyć łatwiejsze lub trudniejsze tematy. Ale nie oznacza to od razu w sali operacyjnej, że ktoś wchodzi, go rozwałkowujemy, temat dzieciństwa i największych dewastacji, pani opowiedz mi tutaj. Tylko to jest w ogóle budowanie dojrzałości, tak bym powiedziała, psychoterapii. A co mi da psychoterapia? Jeżeli już się zdecyduję, jestem na tyle odważny, że idę, działam. A co mi to da? Myślę kategoriami przedsiębiorcy. To zależy, co tam wniesiesz i co chcesz. Czasami ktoś mówi, no ale nie byłem na psychoterapii, ona nic nie dała. No to pytanie, co tam człowiek wniósł, jaką pracę, jakie tematy, no bo to nie jest tak, że coś przyjdzie, no i teraz, no a takie bywają oczekiwania wobec mnie. Ja to pani mi powie teraz, jakby wpłynie na moje życie. Jak bym miała to zrobić? Ja bym bardziej wtedy tym słyszała i w nurcie, w którym pracuję, psychodynamicznie, byśmy rozmawiali o tym oczekiwaniu, nie? Albo o tym pytaniu, co mi da. Myślimy zobaczyć, o co chodzi, na ile ty masz już wgląd, co byś chciała, żeby dała, co chcesz, żeby się u ciebie zmieniło, co chcesz pooglądać, no bo przecież da to, co nazwiemy, ale to bardziej ty nazwiesz, czyli osoba, która przychodzi do psychoterapeuty, plus to, jaką pracę włożysz, na co będziesz gotowa, na jakie tempo, no bo różne pytania, ile ma trwać, jak często, jakby to zależy. I myślę, że to jest kluczem, że nawet samo ustalanie zasad psychoterapii, ustalanie celu już jest procesem i mówi o człowieku. Mm-hmm. No, że, czy to jest ktoś, kto tak jest jakby w oczekiwaniach, albo chce szybko, szybko, szybko. No ale jakby nie wiem, ktoś nie poradził sobie 50 lat i mówi, no a pani tu w tydzień. A może w rok nie dam rady, albo w 10. To zależy, co tam miałoby być. Natomiast jakby odpowiadając, co może dać biznesowo, zależy, co by było ważne dla tego człowieka. Bo może dla kogoś biznesowo będzie ważne, żeby przestać być nadodpowiedzialnym. Czyli brać coś nad. Wszystko, co jest nad, jest niefajne. Albo coś niedoszacowane, nieadekwatne do wieku. No to też będzie niefajne. Więc trzeba byłoby najpierw zdefiniować, o co chodzi. Co jest problemem, czy co jest tematem. Dla kogoś to będzie na przykład oddawanie pola, oddawanie kontroli, a dla kogoś to będzie temat związany na przykład z tym, że bardzo dużo działa, ale nigdy nie przychodzą pieniądze, bo tam są jakieś wewnętrzne mechanizmy czy przekonania, że by profity nie mogą przyjść, bo jest jakiś taki, bym powiedziała, transgeneracyjny temat bycia biednym, nieotrzymywania. Mhm.
Dla kogoś innego będzie praca nad poczuciem własnej wartości, dla kogoś innego, a niepewność siebie tylko właśnie jest to pura bura, hej do przodu. A ktoś inny pogląda, jaką funkcję u niego mają te maratony. Czy to chodzi o zdrowie, a może to jest coś takiego, co jest zagłuszaniem tego, co tak naprawdę we mnie. No jakby tych celów może być bardzo dużo. Naprawdę, ileś spotkań to jest w ogóle praca, poznawanie człowieka i taka próba podjęcia definicji tego, co miało być celem. Ja zrobię teraz lekki coming out, to znaczy ja zdecydowałam się pójść na terapię w momencie, kiedy pewne sytuacje w moim życiu, myślałam wtedy, że biznesowym, się powielają. Pewny schemat działań, jakaś współpraca, która nie wyszła i rozstanie się w złych emocjach, jakieś takie dziwne zachowania i postanowiłam się temu przyjrzeć, bo się okazało, że to są jakieś schematy, które się wydarzają przez całe moje życie. Więc ja dzisiaj jestem skłonna postawić taką tezę, że każdy przedsiębiorca, ale lider, skuteczny lider, powinien raz w życiu pójść na terapię. Każdy człowiek, ja uważam, Tak, nauczyciel, o tak. żeby był świadomy tego, w jakich schematach działa, bo każdy działa w jakichś schematach. Bo i to oddziałuje jakoś na innych, na relacje, jakie tworzymy na. I to wszędzie, tak? I w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, na decyzje, jakie podejmuję w życiu. Czy każdy powinien pójść na No terapię? tak, ja to tak wyrzuciłam tego nauczyciela. Moim zdaniem tak, zakładając, że terapia nie jest kampanią karną, że to nie jest tak, że musisz iść, bo z tobą jest jakiś problem, tylko to jest o jakiejś budowaniu dojrzałości, rozwoju dojrzałości. Więc ja myślę sobie, że bardzo tak, tylko trzeba byłoby nadać temu odpowiednie znaczenie. Zatem myślę sobie, że tak, przy założeniu, że to jest temat sprawdzenia, jak mam z dojrzałością, nie tylko metrykalną, co mnie jak definiuje, czy jakby żeby zobaczyć, jakie dewastacje i czy one przeszkadzają. Czyli musiałaby to być odpowiednia intencja, a u nas bywa, że to jest traktowane wola Boga i lecimy i będziemy ratować, nie? Często spotykam się z tym, że wiesz co, bardzo szanuję, że chodzisz na terapię, czy poszłaś, ale ja nie jestem gotowa otworzyć tej szuflady mojego życia. Okej, no ale ktoś ma świadomość, że ma jakąś szufladę. Jeśli skutki nie są dla nas dewastujące, to okej. No bo teraz no, ja mam mieć jakąś łopatę, klucz tajemny. Bywa, że ktoś przychodzi z taką intencją i mówi, że wie, że jest jakaś szuflada. I no i pani ma tu co jakoś wydobyć, pani terapeutka czy pan terapeuta? Nie. Ale może sama świadomość szuflady już jest też. Odpowiedzi. Ja bym powiedziała tak, jeżeli możemy powiedzieć, że mamy dobrostan w życiu, rozumiany jako jest mi fajnie, wystarczająco, to okej. Jeżeli natomiast coś się nie składa, coś nie idzie, to tak to jakby to po to są gabinety psychoterapeutów. One są po to. My często naprawdę mylimy psychoterapię z interwencją. Interwencja jest. Wypadek był, jakiś kataklizm u kogoś, coś strasznego się wydarzyło i wtedy idziemy, trudno nawet mówić o psychoterapii, to jest bardziej pomoc interwencyjna. A kiedy mówimy o psychoterapii, to rozmawiamy o budowaniu refleksyjności, wglądu. No przecież nie jest tak, że każdy zawsze bombę wnosi na każde spotkanie. To opowiada o sobie, o różnych sprawach. Dzięki temu może więcej widzieć, rozumieć. Tak jak mówiłaś, na przykład zaczyna ktoś widzieć pojawiające się, powtarzające mechanizmy. Jak to jest, że mi zawsze intratny kontrakt przychodzi koło nosa? Albo trafiam na wspólnika, który oszukuje. Albo no jakby no coś nie idzie tak, jak mogło być. Albo jest powtarzalność nie takich związków. Albo coś tam jeszcze jest innego. Jakby no, ja bym powiedziała, że takim papierkiem lakmusowym niech będzie to, jak mi w rzeczywistości. Jeżeli jest mi okej, fajnie, to może jest o tym, że potrafię budować, jakby, czy działam w takim bezpiecznym stylu przywiązania, bo nie jest tylko w relacjach, ale również w biznesie. Jeżeli natomiast jestem bardziej, jest to lękowy styl przywiązania, czy unikający, czy w ogóle jest jakikolwiek. Chciałabym powiedzieć, brak dostępu do dobrostanu albo brak wystarczającego dobrostanu,
wtedy warto, bez względu na to, czy działamy w biznesie, czy poza biznesem, szukać wsparcia, ale szukamy towarzysza, a nie kogoś, kto mi powie, jak moje życie ma wyglądać. No, a Aga, byłby... jak dobrać dobrego psychoterapeutę? Różne rzeczy działają. Działają rekomendacje, tylko z tymi rekomendacjami trzeba uważać, dlatego, że jeśli ktoś mi odpowiada, nie oznacza, że musi odpowiadać mojej przyjaciółce. Więc ja bym najbardziej zachęcała do tego, żeby umawiać się na wstępne konsultacje, bo ktoś mówi, byłem w terapii, powie pani, już tak 3 razy byłem w terapii, ja sprawdzam i ktoś był 3 razy po 2 spotkania, no to nie był w terapii. Żeby ktoś był w terapii, to musi być pewien kontrakt, ustalenia, ta stała godzina, setting i tak dalej. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby wybrać się do 2-3 osób i zobaczyć, popytać, zobaczyć, co nam tam odpowiada, zapytać też o nurt, w jakim ktoś pracuje. Mamy prawo to pytać. No nie mamy prawa pytać o prywatne rzeczy terapeuty i on absolutnie ma zadanie nie mówić, ale mamy prawo pytać o nurt, o to, czy ktoś jest pod egidą jakiegoś towarzystwa znanego, terapeutycznego. Bardzo to polecam. Aha. To jest niezwykle istotne, że ktoś jest na przykład członkiem towarzystwa takiego i takiego. Czy ktoś ma superwizję, to jest też bardzo istotne. Co to są superwizje? Superwizje są to takie regularne spotkania z bardziej doświadczonym terapeutą, gdzie, to trochę muszę powiedzieć jak u lekarza. Lekarz konsultuje z ordynatorem, na przykład lekarze się spotykają. Czyli że ty masz swojego też jeszcze terapeutę. Tak, znaczy mam i terapeutę i superwizora. Mhm. Są nurty terapeutyczne, które wymagają tego, żeby psychoterapeuta przeszedł kilkuletnią psychoterapię. Mój nurt mówi o tym co najmniej 2 lata, 2 razy w tygodniu. Są psychoterapeuci, którzy nurty, gdzie nie przechodzi się swojej psychoterapii. Moim zdaniem tak se. Ja bym była za tym, żeby chodzić do osób na psychoterapię, które przeszły swoją psychoterapię. A superwizja jest czymś innym. Czyli to jest konsultowanie przypadków, bez nazwisk, imion, tylko jakby konsultujemy to, na ile my dobrze prowadzimy osoby. Czy ja tam nie wkładam swoich kawałków, właśnie czy gdzieś nie popędzam, albo czy może widzę coś, czego nie ma, albo nie widzę czegoś, co jest. Mhm. Czyli to jest superwizja. Chciałabym jeszcze trochę o depresji, dlatego że mam wrażenie, że to jest kolejne stadium, w wielu przypadkach jakichś przez wiele lat nieuświadomionych rzeczy albo gdzieś zakopanych w kącie naszego domu, które już się tak nawarstwiły, że jest ten moment takiego już stanu zapalnego w życiu. Czy dobrze patrzę na tą depresję? Tak też bywa. No, bywa, że depresja jest w ogóle jakąś niezgodą na jakiś świat. Świat mój wewnętrzny, zewnętrzny, często, no ale wszystko ma, no ale jest jakiś rodzaj świata wewnętrznego, na którego nie mam zgody. Depresja jest o różnych rzeczach. Jest o przeżywaniu jakiejś utraty, jakiegoś, ale nie tylko utraty, ktoś mi zginął na wojnie, wypadku i tak dalej, ale na przykład pewnego systemu albo przekonania o sobie. Czasami depresja jest o tym, że coś się puściło. Co było i tak więziło, można by powiedzieć. Więc ja tak terapeutycznie nie jest to najgorszy stan, jeśli trafi się do terapeuty. Bo jeżeli osoba ma w ogóle kontakt z rodzajem żalu, bólu, straty, to można to przepracować i to naprawdę jakby wchodzimy w inną jakość życia. Natomiast tak potocznie to, co nazywamy depresją, może być bardziej, nie wiem o czym mówisz, czy mówisz bardziej o wycofaniu, czy o poczuciu bezsensu życia, to trzeba byłoby to posprawdzać, no, o czym my mówimy. No bo tym hasłem kryje się dużo przypadków i my to gdzieś zamykamy w tym słowie depresję, a może mamy... nie być depresją. No znaczy są różne stany depresyjne, bo jak mówimy o takiej depresji klinicznej, no to ja już też nie pracuję, raczej to są osoby, które wymagają i farmakologii, która sama w sobie jestem bardzo za dobrą farmakologią, która wspiera proces terapeutyczny, ale czasami jest to taki stan, gdzie trzeba wprowadzić farmakologię, ustabilizować osobę, to co z organiki, jakby bardziej z organiki niż z biologii, wpływa na to, że osoba w ogóle może mieć jakiś wgląd i może zacząć się jakaś praca.
ale bardzo często depresja jest wywołana tym, że w miarę ustabilizowanym świecie pojawiają się różne historie, tak jak wspomniana pandemia, temat wojny albo jeszcze innych rzeczy dużych i osoby się destabilizują, czyli często łączą się z czymś nieprzepracowanym. I bywa, że wywalają tak zwane szamba i to nie musi być o depresji, ale może to być o nieprzepracowanych traumach. I to naprawdę obserwuję temat pandemii, znaczy to, co pandemia uruchomiła, bo nie sama pandemia wprowadziła, to też, ale to zobaczymy za 2 lata, 3, bo to, co pandemia uruchomiła, to my będziemy przepracowywać później. Ale to, co się pojawiło podczas pandemii, to, co nie było przepracowane wcześniej. Temat wojny tak samo. W zasadzie mamy dwie traumy zlały się, nie? Bo tak miało być fajnie, wiosna i w ogóle. I myślę, że to będzie skutkowało, już skutkuje wieloma trudnymi stanami, bo jesteśmy w strasznej niezgodzie. No to nie tak miało być. Więc jakby tu odpowiadając na twoje pytanie, może nawet nie musimy diagnozować, nie od tego jesteśmy, co jest depresją, co nie jest. Jeżeli jest rodzaj nie takiego dobrostanu, jakbyśmy chcieli, to ja bym powiedziała, niech to będzie definicja. Nie? Niech to będzie, i, no bo jak dojdziemy do tematu już takiej klinicznej depresji, że ktoś nie jest w stanie wstać z łóżka, to naprawdę wtedy już nie jest to psychoterapia, to raczej hospitalizacji. Ale mądry psychoterapeuta pokieruje dalej. Oj tak, znaczy w ogóle wyznaczy granicę. Albo no to są takie sytuacje i na to zawsze umawiam się z pacjentami, że w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia są jedyne sytuacje, kiedy ja mam prawo, oczywiście informując o to pacjenta, wyjść poza gabinet. Na przykład poinformować rodzinę. Tak mi się zdarzało, że jest zagrożenie moim zdaniem życia, utraty życia, że jest możliwe, że ta osoba po prostu popełni samobójstwo. I więc wtedy tu się ta, jakby ta wolność kończy, ale no jakby wolność człowieka, jakby też tego człowieka, który przychodzi, najpierw się z nim umawiam na to. Gdyby to była taka sytuacja, to ja po prostu informuję kogoś. Nie? Wtedy ktoś już jest, trudno mówić o tym, że on świadomie podejmuje decyzję. Ale dotykamy, to już są takie rzeczy, powiedziałabym, kliniczne. Ale wiesz, co mi szło do głowy, że może to też warto zwrócić uwagę. A propos, my często mówimy, że ktoś jest genetycznie jakoś przysposobiony do czegoś, czy biologicznie. Uwaga! Coś, co mnie fascynuje. Poprzez psychoterapię możemy zmieniać biologię. Na przykład biologię naszego mózgu. Naprawdę, to jest niebywałe. Coś, jak mówił profesor Betulani, nie urosło nam tam, nie wykształciło się odpowiednio i my, czy jesteśmy prezesem wielkiej firmy, czy jesteśmy sprzedawcą liniowym, czy zamiatamy ulicę, czy też nie wiem co, tam prowadzimy jakąś ogromną sieć hoteli czy sprzedaży czegoś, możemy poprzez psychoterapię wpływać na naszą biologię mózgu. I to jest po prostu fascynujące. Mhm. Dlatego mówimy, że a ktoś się zmienił. Różne rzeczy można zmieniać. Naprawdę zmieniamy biologię. To jest cudna sprawa. To nie jest tak, o, po co tam będę chodził, co mi ktoś powie. No, niewiele ci powie psychoterapeuta. Przecież to, chyba, że idzie się, nie wiem, do guru, do jakiegoś, chciałoby się tak szamańsko, żeby ktoś, nie wiem, co tam powiedział, albo Bożą. Ale tam się wykonuje jakąś pracę i naprawdę wpływa to na naszą psychikę, ale też na biologię mózgu, która też wpływa na cały organizm, również na psychikę. To takie to fascynujące. Prawda. Znam ludzi, którzy poszli na psychoterapię i w około 2 lata byli po niej. Znam ludzi, którzy są na 3. terapii i dalej im mało. Gdzie jest ta granica pomiędzy chodzeniem na terapię, nawet jest taka scena, nie wiem, Chłopaki nie patrzą albo Killerów dwóch, gdzie tam kobieta taka zahukana w sobie chodzi na terapię 2 razy w tygodniu i co każdą randkę z facetem ona idzie na terapię, żeby omówić, jak tam było. I gdzie jest ta różnica pomiędzy chodzeniem i analizowaniem tego? Wręcz jest taki syndrom, że ja jestem w terapii, dbam o swoje granice, a tym, że jest to decedere z łaciny, czyli decyzję odcinam, idę dalej, decyzja i zmiana. Oj, to znowu jest duży temat, bo tak naprawdę, no jakby też zadaniem terapeuty jest różne rzeczy nazywać, na przykład nazywać to, że
jesteśmy na przykład w takim układzie, że ja mam być tą pojemną matką, która ma wszystko tak wysłuchać, 7 lat i tam żadnej zmiany nie ma. No i moim zdaniem jest to powiedzieć. Różne nurty różnie zakładają. Ja hołduję takiej zasadzie, że od roku do trzech. Od roku do trzech. Mhm. Natomiast po drodze też sprawdzamy, co tam się wydarzyło, bo czasami ja bym chciała, żeby coś szybciej się wydarzyło, a wielką zmianą dla kogoś będzie ten jego postęp X. Ale tu wchodzimy też w temat ograniczeń. Różnie bywa. Dla kogoś kamieniem milowym będzie coś, czym to coś dla kogoś innego będzie niewystarczającą zmianą. Natomiast tu zawsze to wymaga rozwagi, żeby zobaczyć, rozumiem, czy to nie jest jakoś takie modne, czy to nie jest tak, że nie poradzę sobie w żadnej sytuacji i pędzę do psychoterapeuty. To znowu zależy, jaki nurt psychoterapii wybierzemy. Ja hołduję psychoterapii, która ma udojrzalać, czyli najbardziej cieszy to, jak pacjent przestaje potrzebować psychoterapii. To ma najbardziej cieszyć. No ale znowu w takim dobrym prowadzeniu pacjenta z pół roku kończymy terapię tak naprawdę. W każdym innym przypadku jest to porzucenie, ale raczej się przygotowujemy do tego. Mhm. Tylko znowu trzeba byłoby zobaczyć, co tam było. Bo jeżeli było to konsultacyjne, coachingowe, no to jest inaczej. Jeżeli to była typowa, na przykład psychodynamiczna psychoterapia i to nie był klient, bardziej był pacjent, to znowu inaczej. Bo nawet w tym samym nurcie prowadzimy inaczej różne osoby. Więc jakby czasami ktoś mówi, skrótem chodzę na psychoterapię, a ja wiem, że to są konsultacje. Nie, albo odwrotnie. Ktoś nazywa konsultacjami psychoterapia. I to znowu, jakbym powiedziała o roli psychoterapeuty, to psychoterapeuta ma wiedzieć takie rzeczy. Co to jest, jakim narzędziem pracuje, nie musi tego pacjent wiedzieć. Nie, więc ja jakby tu odpowiadając tobie, mam w głowie od razu różnicowanie. Coś, co, no bo może chciałby się jednej odpowiedzi, to nie ma tu jednej. Nie ma jednej odpowiedzi. To jest naprawdę bardzo indywidualne. Ja bym odpowiedzią jest to, że psychoterapia ma udojrzalać i to, co będzie wzrostem dojrzałości u danego człowieka, będzie też indywidualne. Mhm.